Pewnego dnia spotkałem po latach koleżkę, co kiedyś miał mistrzowską czeszkę na wakacjach. Pamiętam go też jeszcze w innych sytuacjach, ale pewnego dnia na Śródmieściu stałem, na coś czekałem. Spotkałem go, a on mi mówi: siemanko bracie. Dziwnie się zrobiło raczej w rzeczywistości naszej. Czy to nie miało być inaczej? Przypomnij sobie tamte dni. Nawet w zimie było jakoś więcej słońca. Każdy problem z założenia dało się rozwiązać z dnia na dzień i tak bez końca. A teraz 11-latki handlujące honoratą i klienci za to sadzą kosy swoim braciom. Co się stało z Kasią? Pamiętasz, zawsze była wspólna. Teraz robi hot dogi u Turka z Hamburga. Nie w gastronomii, przypomnij sobie z podwórka najlepsze nogi. Ta maniurka dziś ma sztuczne cycki i tańczy na rurkach. A ziomuś to był dobry wariat, pamiętasz? 0800 bezpłatny numer konfidenta. Wciąż siedzi w puszce, które to już święta. Mama Henka w niebo wzięta, że ten robi w papierniku. Że uczciwą ma pracę, nie na ławce przy śmietniku. Ale on ma w pamięci, ile przejebał kwitu i gdzie by dzisiaj mógł być. Bez kitu, bez liku marzeń, bracie, ha? Pamiętasz, jak oni mówili, że pewnego dnia i wtedy ja zapytałem przerywając, że tak powiem, lata mijają, ludzie się zmieniają. A co ty robisz? Za bardzo nie wnikając, a on mi na to: bracie, ożeniłem się bogato, rozumiesz? Jej ojciec ma fabrykę pod Poznaniem, grubsza afera, chłopaku. I byłem dumny, że ja sam, że WWO, że SIP skład, że z nimi radę dam, że pewnego dnia spotkałem koleżkę, pewnego dnia. Krótka wymiana zdań, pytał, czy se radzę. Raczej mam to na uwadze, a on mówi, że pracuje w firmie o uznanej marce, handel autem. Mówi, że ciężka praca nie jest dla niego garbem, tylko go rozwija światopogląd jak żmija. Łap, łap, ty dusi człowieka, czas ucieka, czas mija. On opiekuje się swym skarbem, wiesz, wijął swoje gniazdko, budowana willa, chwila. Całe życie harujesz, umrzesz, nie spróbujesz. Pytam go, etam, dla niego to nie to. Mówię, pieniądze omamiony, nie będziesz wolny. Tak naprawdę pewnego dnia każdy z nas musi odkryć sobie tą prawdę. Chwila, zawieszenie wzroku, na garniaku Jean-Paul Gaultier. Pewnie chcesz wiedzieć, co na obiad je, bo ja nie. Ojca miał majora UB, więc jest ustawiony, gdzie granice pomiędzy umiarem a przesadą. Niech inni mu zazdroszczą, niech inni mu jadą, my nie. Komu się należy, oddaję hołd Z i P. Nie szalala, każdy z nas wierzy, że pewnego dnia wszystko dobrze się ułoży, nie w sensie hajsu, VIP loży. Nasza siła, talent i dar Boży w lepsze życie się przełoży. Tak, że pewnego dnia możesz to być ty, mogę to być ja.